15 listopada. Witam Was bardzo serdecznie i gorąco z jednak dosyć zimnej i chłodnej Ostródy. Pozwólcie, że ten kolejny listopadowy tydzień rozpoczniemy Słowem Bożym, które jest na dziś przeznaczone, a to czytać będę z Księgi Ezechiela, gdzie czytamy: Poznają narody, które wokoło nas pozostały, że ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone. I także fragment Dziejów Apostolskich. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Mamy też na dzisiaj fragment modlitwy z Bahamów, która mówi tak: Panie Jezu, pomóż nam pamiętać, że wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, kochanymi przez Ciebie bezwarunkową miłością. Pozwól nam być wartościowymi ludźmi, godnymi naszego powołania i naśladującymi Twoją bezwarunkową miłość. Kochani, ten fragment Dziejów Apostolskich, który przed chwilą przeczytaliśmy, jest to fragment, który opowiada o tym, jak powstał, jak został założony Kościół w Antiochii. I właściwie, patrząc już tak całkiem ogólnie na tamte czasy, trzeba powiedzieć, że te początki Kościoła, początki kształtowania się, powstawania chrześcijaństwa na świecie, to był czas bez wątpienia wyjątkowy i szczególny. To była ogromna, by nie powiedzieć tytaniczna, praca apostołów, nauczycieli, misjonarzy, wszystkich tych, którzy wpierw w Jerozolimie, później także w całej Palestynie, a na końcu w całym basenie Morza Śródziemnego docierali do kolejnych miejsc, miejscowości, do kolejnych ludzi i tam głosili Boże Słowo, tam nawracali, tam opowiadali o Panu Jezusie. To bez wątpienia było wypełnieniem tego nakazu misyjnego, który Chrystus, odchodząc, pozostawił swoim uczniom, i to było im ich zadanie. Ale wypełniając to zadanie, musieli przecież mierzyć się także ze swoimi ograniczeniami i swoimi słabościami, które przecież wszyscy w sobie jako ludzie mamy. I myślę, że to, co także bardzo często możemy chociażby właśnie w Dziejach Apostolskich zobaczyć i odczytać, także i tutaj mogło stanowić problem. A mianowicie właśnie to, że chcieli uporać się ze swoimi ograniczeniami, ze swoimi słabościami, ze swoim sposobem myślenia czy tradycją, do której byli przyzwyczajeni. Wiemy chociażby, jak wiele było nieporozumień między apostołem Pawłem i apostołem Piotrem, między poganochrześcijanami i judeochrześcijanami. Oto właśnie, w jaki sposób należy nauczać, jak opowiadać o Chrystusie, jaka jest rola i miejsce tradycji żydowskiej w tym wszystkim. Ale mimo wszystko widzimy, że oni potrafili przezwyciężać te swoje słabości, potrafili przezwyciężać swoje uprzedzenia i właśnie docierać do różnych ludzi, do różnych miejsc, do różnych tradycji i różnych kultur, byleby tylko opowiadać o Panu Jezusie. I w ostateczności czytamy, że wielka była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Tak Bóg błogosławił ich dziełu, błogosławił temu zadaniu, które wypełniali, i tak powiększał się chrześcijański Kościół. Myślę sobie, że oni w sposób praktyczny udowodnili to, o czym mówił apostoł Paweł, że w Chrystusie nie ma ani Żyda, ani Greka, nie ma mężczyzny, ani kobiety, bo wszyscy ludzie, niezależnie od tego, kim są, skąd pochodzą, jaką mają przeszłość, wszyscy są przez Boga kochani i wszyscy są przez Niego usprawiedliwieni i zbawieni. I zachęcam Was wszystkich do tego, byśmy właśnie i my w ten sposób naszą
wiarą żyli i w ten sposób składali nasze świadectwo. Po pierwsze, kochając naszego Boga, a po drugie także kochając drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi, jaki ma kolor skóry, czy jaką ma przeszłość. Niech nasze codzienne życie, nasze zachowanie, nasze postępowanie, nasze poglądy będą wielkim świadectwem Bożej i naszej miłości do wszystkich ludzi. Takiego dnia i takiego tygodnia z całego serca Wam życzę. Amen. Do zobaczenia.